10 lat budżetu obywatelskiego za nami, bo to 10. edycja. Mieszkańcy zaczęli głosować nieco wcześniej. Pasmo, myślę, wielu sukcesów. Są takie projekty, które niekoniecznie dobrze się przyjęły, ale myślę, że z perspektywy czasu widać, że budżet cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i mają frajdę i radochę z tych projektów, które zgłaszają, a które potem są realizowane. Oczywiście długa historia, bo to najdłużej trwający, funkcjonujący budżet w całym województwie. Mamy z tego dumę, że w Opolu byliśmy znowu pierwsi, może nie znowu, żeby to nie zabrzmiało zrozumiale, ale że byliśmy pierwsi. Jeszcze byłem wiceprezydentem miasta, kiedy to startowało, więc historia rzeczywiście z brodą, a dzisiaj sukcesy po tych 10 latach, jak choćby boisko na Hallera, jak choćby tereny zielone przy kąpielisku na Malinie, a nawet park na osiedlu Armii Krajowej, który zyskał oświetlenie parę lat temu i dzisiaj jest bezpieczny i radosny, nie mówiąc o szeregach placów zabaw, wozów strażackich, które w ramach budżetu obywatelskiego były kupowane, czy też doposażenia szkół. 10. edycja budżetu obywatelskiego w Opolu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola, niezależnie od wieku, do składania projektów. Projekty będzie można składać już od 25 maja do 12 czerwca za pośrednictwem strony internetowej www.bo.opole.pl. A hasło, które przyświeca tej 10. okrągłej edycji, to bo mogę, bo chcę, bo mam marzenia, bo zależy mi na tym mieście. Bardzo mocno zapraszamy wszystkich mieszkańców, ale też podkreślamy ten fakt, że zgłosić projekt, wniosek może każda osoba, również osoby poniżej 18 roku życia. Zależy nam na takim różnorodnym, wielopokoleniowym spojrzeniu na miasto. Dzieci, młodzież mają na pewno swoje pomysły, swoje marzenia, tak jak wszystkie inne grupy wiekowe, dlatego serdecznie do tego zachęcamy. Zachęcamy też, żeby skorzystać z infolinii, adresów mailowych, spotkań z urzędnikami, rozmowie o projektach, bo Opole jest tego warte. Wiele edycji budżetu obywatelskiego pokazuje, że sami wnioskodawcy byli zaskoczeni zainteresowaniem swoim projektem, dlatego nie ma tutaj złych czy dobrych pomysłów, nie ma nietrafionych projektów. Jeżeli widzimy jakąś potrzebę, jeżeli mamy ochotę ten projekt złożyć, nawet jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy wśród niewielkiej grupy, która na niego zagłosuje, dajmy temu projektowi szansę, a jesienią okaże się w trakcie głosowania w budżecie obywatelskim, jak na ten projekt zareagowali pozostali mieszkańcy. Jeśli go nie zgłosimy, nigdy nie będziemy znać odpowiedzi na to pytanie. Dlatego, bo mogę, bo mam szansę, bo chcę, niech będzie tym hasłem do zgłaszania. Mamy dużo czasu do 12 czerwca. Czekamy na Państwa pomysły, bo każdy jest ważny.